Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Poza rządem. Aktywny eter. Tylko w Radiu Pryzmat. Witam Was serdecznie. Mówi do Was Agnieszka Tobiasiewicz. Znów ci, którzy są z Radiem Pryzmat już od ponad godziny, to wiedzą, że prowadziłam właśnie płytę tygodnia. Mam nadzieję, że artystka Teresa przypadła Wam do gustu. A dzisiaj w Poza Rządem, czyli w programie o organizacjach pozarządowych w Radiu Pryzmat przy Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży, będziemy rozmawiać o Saltromie, czyli Salezjańskim Ruchu Troski o Młodzież. Bardzo długa nazwa. Myślę, że wiele z Was kojarzy tą organizację. Jest to stowarzyszenie prowadzone przez pedagogów, wychowawców, salezjanów i wolontariuszy. I dlaczego dzisiaj ten temat? Przygotowałam dla Was materiały, które nagrałam w czasie warsztatów właśnie w Saltromie. Polegało to na tym, że pewnego dnia przybyłam do Saltromu, a dokładnie do świata dziecka, czyli takiej świetlicy dla dzieci do końca podstawówki, jeśli mnie pamięć nie myli. I tam razem przygotowaliśmy, czyli ja, opiekunowie i dzieciaki, przygotowaliśmy wspólnie audycję. Podzieliliśmy się na 4 grupy i każda grupa miała trochę inny temat. I teraz najciekawsze jest to, że część wywiadów jest prowadzona przez opiekunów, a część wywiadów prowadzą dzieciaki. Co z tego wyszło? Myślę, możecie być zaskoczeni. Więc dzisiaj będzie taki trochę nietypowy sposób przedstawienia działalności stowarzyszenia. O Saltromie już słyszeliście, ale raczej o takich działaniach dla młodzieży starszej, bo jeszcze w ramach Saltromu działa tutaj niedaleko Radia Pryzmat na ulicy Różanej 5. Działa również świetlica dla młodzieży starszej. Natomiast o świecie dziecka jeszcze nie miałam okazji Wam opowiadać, bo też niewiele o nim wiedziałam. Posłuchajcie pierwszej części naszych nagrań przygotowanych podczas warsztatów. Mnie dzisiaj wiele nie będzie. Głównie będą mówić dzieciaki i opiekunowie. Mam nadzieję, że nie odstraszy Was huk i szum, który jest w tle rozmów, ponieważ po prostu to było na żywo w jednym pomieszczeniu nagrywane i dziennikarze i rozmówcy po raz pierwszy spotkali się z tą materią, więc mam nadzieję, że będziecie na tyle wyrozumiali, że nie będziecie zwracać uwagę na pewne niedoskonałości techniczne tych nagrań. Pierwsza część będzie dotyczyć tego, co się dzieje w Saltromie. Jak wygląda taki zwykły, najzwyklejszy dzień w Saltromie? Teraz usłyszycie pracę dwóch grup, a jeśli chodzi o muzykę, którą będziemy mieli dzisiaj okazję słuchać, to jak zawsze wybrałam jedną artystkę. Dokładnie na Yamendo była ona promowana, więc zaryzykowałam. Dzisiaj Jaylin. Tylko 3 jej piosenek, I'm Not Her, New Day i Pieces of Me, ponieważ tyle na razie wydała, więc przez dzisiejszy wieczór ona nam będzie towarzyszyć, a na sam koniec posłuchamy The Polish Ambassador, Ritual Revival, którą poślę dalej do listy przebojów, więc myślę, że będziecie mogli jeszcze głosować na ten utwór. To teraz przejdźmy już do posłuchania pierwszej części warsztatów, czy pierwszych. Teraz przejdźmy już do wysłuchania efektów działań dwóch grup z warsztatów w Saltromie. Halo Hamietku, halo, halo Franku. Realizacja, proszę o włączenie dźwięku. Szymon, jakie jest pytanie, panie redaktorze, jakie jest pytanie?
jak wyglądają codzienne zajęcia. Uwaga, uwaga, tutaj redaktor ma pytanie do pani. Jakie jest pytanie, panie redaktorze? Jak? Nie wiem. Jak wyglądają? Ja mogę powiedzieć. Ja chcę. Dobra, to ja coś. Dobra, zmieniamy redaktora. Ale słuchajcie, my musimy być cicho. Jacek zadaje pytanie, a Martynka odpowiada to, co jej przyjdzie do głowy. Jak wyglądają codziennie zajęcia? Wyglądają tak, że wchodzimy do góry 14:30. Dzieci dostają zadania domowe, odrabiają swoje. To jest jedno miejsce, życie zrobić, jak będziecie siedzieć osoby. Ja patrzę, ja nie sobie pomagam. No dobra. Matma, wiem. Ale jest do zrobienia? To muszę Czyli teraz robisz odwrotnie. Tutaj robisz tą przerwę. Odmierzasz cyrklem długość tego, przykładasz do końca podstawy i rysujesz, będziesz na dwie. Potem nadchodzi czas na obiad. Idziemy na jadalnię i jemy obiad. Następnie są zajęcia, są różne, na przykład religijne, zajęcia pani Ani, zajęcia typu zabawy, plastyczne, muzyczne, sportowe. Czasami pytamy się pani Ani, czy możemy iść na zajęcia sportowe, albo iść na salę gimnastyczną pograć. Potem wyszliśmy na pole, jak był śnieg. Potem bawiliśmy się na śniegu. No, zawsze bawimy się. Wybieramy sobie zabawy. Dostajemy nagrody. Z czasami tombole graliśmy. No i tu jest fajnie. Potem mamy czas wolny, wybieramy sobie gry i zabawy. Chodzimy teraz często na bilarda i piłkarzyki na do oratorium. Potem nadchodzi czas na podsumowanie dnia. Siadamy w kółeczku i opowiadamy, co nam się podobało, a co nie. Uciekał. Ja też.
Jankę, zwróć się uważnie. Paulina? Paniola? Mi też dziecko. Tam jest, to pierwszy raz za nim byłam. Podobało mi się wasze dzisiejsze zachowanie. Obiad mi się podobał, że był dobry. I dzisiaj fajnie dzieci. A nie podobało mi się, że nie po... ten... że nie poukładam sobie troszeczkę później. Ale może po podwieczorkach możesz to poukładać. Czy już skończyłeś, Dominiku? No... Klara? Pani Madzia? Pozwolą ci fałdę. Pan Piotrek? Mi też się wylazła. Jego super prawa nie, to jest na wszystko mi się podobało, ale nie podobało mi się to, że było momentalnie zakończone angielskie. Mhm. I tyle. Jula? Pani Szczypio? Ten się już podobało, a najbardziej mi się podobało to, że Dominik się bardzo fajnie robił zadanie i bardzo ładnie wstał. Kamienie? Szalony. Brawa! I potem przychodzi czas na podwieczorek, tam gdzie jemy słodkie i różne inne. I wychodzimy o 18.30. Dziękuję bardzo. Stop. Jakie najbardziej lubisz zajęcia w saltronie? Sportowe. Bo można grać w różne gry. Na przykład piłka nożna, zbijak, muras. Na film kończymy akcent. Ile masz lat? 7. Lubisz przychodzić do Saltromu? Tak. Dlaczego? No bo to jest fajnie, pięknie. A co ci się najbardziej podoba tutaj w sali? Odrabianie lekcji, granie w karty, w dable i w różne rzeczy. A co tutaj jeszcze lubisz robić? Rysować. No, rysować, bawić się, budować coś z kloczek, pobawić się z kolegami. Co by było, jakby nie było Saltromu? Byłby koniec świata? Nie wiem, no na pewno byłoby mi smutno, bo jestem przywiązana strasznie do tego miejsca. No, na pewno by mi się nudziło, bo tu jest zawsze się fajnie bawimy. No i są zawsze nowe osoby. Hey man, el tiempo te amó. Hey man, yo sé quién eres tú. No es nada fácil vivir sin sonar. Wiktoria, powiedz nam na początek, jak długo tutaj przychodzisz, kim jesteś i z czym kojarzy ci się Saltrom? Chodzę tutaj już od roku i Saltrom kojarzy mi się z nauką, z miłością, przyjaźnią. Daniel, możesz nam powiedzieć, jak długo tutaj jesteś naszym podopiecznym i kto jest patronem Saltromu? Chodzę do Saltromu od 5 lat. Patronem Saltromu jest Jan Bosko. Był założycielem oratorium we Włoszech. Patryk, teraz ty. Możesz nam powiedzieć, czym dla ciebie jest Saltrom? Ja przychodzę tutaj 2 lata i dla mnie Saltrom jest pomocą dla dzieci. A kto tutaj może przychodzić? Wszyscy? Czy to są jakieś wybrane jednostki?
każdy może przyjść. Michał, powiedz nam, jak długo ty tutaj przychodzisz? Przychodzę tutaj od 1,5 roku. Daniel, powiedz mi, kim są dla ciebie wychowawcy? Wolontariuszami. Pani Magdo, niech mi pani powie, czym dla pani jest Saltrum? Ja jestem wychowawcą w świecie dziecka w świetlicy. Saltrum dla mnie jest, ogólnie jest to placówka wsparcia dziennego, gdzie w duchu Księdza Bosko wypełniamy misję systemu prewencyjnego, gdzie staramy się miłością i dobrocią zjednać sobie dzieci. Generalnie przychodzą tutaj wszyscy, którzy chcą się świetnie bawić, ale też zyskać coś dobrego, nauczyć się wiele. Możemy im pomóc wspólnie w nauce. Mamy czas wolny, mamy zajęcia odnośnie każdego dnia, tygodnia mamy różne. Łącznie z innymi wychowawcami staramy się dbać o bezpieczeństwo wszystkich naszych podopiecznych, żeby czuli się tu jak w domu, żeby wszyscy się szanowali, wspierali, żeby się generalnie dobrze czuli. Saltrum znajduje się na ulicy Różanej 5 i zapraszamy wszystkich, którzy chcą się świetnie bawić, ale też skorzystać z pomocy wspaniałych wychowawców.